Radio Conchita. Mediów tradycyjnie uznawanych za prawicowe, krytykowali to wystąpienie i brak jasnych odpowiedzi na konkretne pytania, więc na razie to naprawdę wygląda źle. I co najciekawsze, to takie zwykłe pytanie, jak gdyby po co to jest Prawu i Sprawiedliwości tego rodzaju afera, tak? No bo jeżeli mamy konflikt wokół sądów, to jest jedna z podstawowych, że tak powiem, obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, zmiana wymiaru sprawiedliwości, tu można iść na pewne kontrowersje i nie oglądać się na nie, ale tutaj, no, ja widzę same straty. No można ginąć z powodu wiary, ale jeszcze z powodu innych. Tej sprawy. Tylko tutaj nie możemy. Może wystąpiłem w roli adwokata partii rządzącej, ale zwrócę uwagę, że się w akurat tej sytuacji, tej historii Prawo i Sprawiedliwość sobie samo nie zafundowało. Można powiedzieć oczywiście, że to Prawo i Sprawiedliwość rekomendowało, a pan prezydent mianował pana Glapińskiego na prezesa NBP, no, ale to, co w tej chwili widzimy, no to jest jednak skutek tego, co pan Adam Glapiński robi, jak się zachowuje, ale też zdaje się skutek działań poprzedników, bo Adam Glapiński wskazywał na to, że Huawei zostały ułożone przez jego poprzedników. Na tym, że trudno nam to zrozumieć. Pogoda jaka brzydka. Temat informacji Tomasz Sober. A że jest jeszcze ciekawsza sytuacja, bo 13 dzisiaj. To mało kto sobie uświadamia, jest jedyną polską instytucją, która w pewnym sensie funkcjonuje poza budżetem. Otóż wszystkie inne instytucje państwowe mają jakiś budżet, nawet ci słynni sędziowie i tak dalej mają swoje pieniądze zagwarantowane w budżecie w jakiś sposób. Natomiast Narodowy Bank Polski w pewnym sensie finansuje się sam. Innymi słowy, nie ma takiego punktu w budżecie. Osiąga zysk. Osiąga jakiś tam zysk, w cudzysłowie, bo to oczywiście też nie jest żaden zysk, tylko to jest podatek emisyjny, czy podatek inflacyjny, czy podatek kursowy, jakkolwiek to nazwać. Po prostu z racji emisji pieniądza może sobie łatwo te pieniądze w jakiś sposób uzyskać, w któryś z tych trzech, o których wspomniałem. Dlatego, no bo jest dysponentem pieniądza, krótko mówiąc, tak? I w tym sensie jest jakby sam sobie sterem, żaglem, okrętem i tak dalej. Może sobie płacić ile chce, no i stąd nagle jest takie oderwanie. Moim zdaniem tutaj powinna być reforma w tą stronę, że jednak budżet banku jest częścią budżetu. I dopiero wtedy, jeżeli wiemy, że... Bo przecież to teraz wychodzą nowe rzeczy, tam 3 miliony za napoje, tam gazeta jedna wyśledziła, tak? Okazuje się, że w tego typu urzędzie 3 miliony idą na napoje, tak? No, trzeba przyznać, że brzmi to kuriozalnie, być może to jest przez parę lat oczywiście złożone, no ale każdy podobno tam też stołówki jakieś darmowe, no jak tam pogrzebać głębiej, to wyjdą pewnie jeszcze różne ciekawostki. Ale to pewnie nie jest dzieło Adama Glapińskiego, tylko tam tak to pewnie wygląda. Nie, ale to właśnie, ale to z tego wynika, że to jest jakaś zupełnie instytucja oderwana od rzeczywistości, więc moim zdaniem ujawnienie to jest jedno, ale wrzucenie jakby struktury dochodowej po prostu do budżetu, żeby było wiadomo, że na przykład na pensje w Narodowym Banku Polskim idzie tam x milionów rocznie, no i wtedy to jest jakoś tam dzielone, tak? A tu jak rozumiem, jest pełna dowolność. Zresztą ta pani dyrektor z banku na słynnej porannej konferencji prasowej, gdzie powiedziała, że nie powie, ile zarabiają te dwie panie inne, to powiedziała to wprost, że w zasadzie oni sami sobie zarabiają, w związku z czym, jak rozumiem, mogą sobie sami wydawać jak chcą, tak? A jakie jest twoje zdanie, jeśli chodzi o skuteczność działań PiS, żeby zapobiec jakiejś porażce, bo pewnie nie klęsce, no, porażce czy tąpnięciu wizerunkowemu w związku z tą sprawą. Ta ustawa przede wszystkim ma temu zapobiec, jak rozumiem. Znaczy, ja myślę, że jednak los tych pań jest przesądzony w jakiś sposób, tak? Bo zasada jest taka, że póki jest coś grillowane, to jest grillowane i dopóki się nie spali albo nie zostanie zdjęte z tego grilla, no to grillowanie przetrwa. Inną sytuacją jest pozycja Adama Glapińskiego, który jest bliskim znajomym prezesa, jego tam członkiem gwardii od lat 90., więc nie sądzę, żeby on akurat poległ i prawdopodobnie on to się jakoś dogada, ale ktoś będzie musiał być zgodnie ze starą zasadą kozła ofiarnego rzucony na pożarcie, tak? Myślę, że zanim ta ustawa i skutki jej się ujawnią, to tam będzie cały czas trwała burza mózgów, jak to zrobić z możliwie najmniejszymi szkodami. Bo jeżeli na przykład okaże się, że rzeczywiście ta suma osiąga 80 tysięcy dla jednej osoby,
i to na takim podrzędnym stanowisku jednak, no to jednak będzie jakiś skandal, no bo to są pieniądze no niewyobrażalne, niewyobrażalne. No, ja no, przyznam, że z wielkim zdziwieniem no mogę przyjąć tylko do wiadomości coś takiego, że ktoś zarabia de facto w administracji państwowej de facto 1 000 000 złotych rocznie, właściwie nie do końca wiadomo za co. No, zobaczymy oczywiście, jak z tym będzie, kiedy będziemy mieli ustawę, to rozumiem, że wtedy pan prezes już nie będzie widział powodów, żeby nie ujawnić tych zarobków. Sam na tej konferencji, na której się pojawił, deklarował, że proszę bardzo, on ujawni, tylko musi mieć do tego podstawę prawną. No to będzie no tak, ale z drugiej strony ta część wypowiedzi pana prezesa Glapińskiego też świadczą o tym, że ta wola współpracy jest co najmniej ograniczona. To znaczy mówienie o tym, że to jest atak seksistowski na mężów, na dzieci tych pań, że cała Warszawa jest tym oburzona. No to w ogóle mija się z celem. To znaczy jest chyba nie ma nikt co do tego wątpliwości, że jest to kryzys, jest to problem, niezależnie od stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, i warto go jak najszybciej rozwiązać, a nie próbować zaogniać nastroje w ten sposób. To znaczy, tak jak pan powiedział, nawet jeżeli będzie to 65 tysięcy, to jest miesięcznie, jest to suma absolutnie niewyobrażalna. To jest większość Polaków tyle nie zarabia rocznie. W związku z tym trzeba ten i uderza, oczywiście trzeba ten kryzys rozwiązać, bo on uderza w podstawowy, absolutnie fundamentalną obietnicę Prawa i Sprawiedliwości, czyli pewnej skromności i dobrego zarządzania państwem. No, słusznie pan powiedział, że nawet nie do końca wiemy, co ta pani robi, a kiedy mamy kryzys wizerunkowy, dyrektor odpowiadająca za komunikację w ogóle się z nami nie komunikuje, z nami jako dziennikarz. Tak jest, no więc to dodatkowo jeszcze sprawia, że ta sprawa jest no, potencjalnie wybuchowa. Oczywiście, mimo że Glapiński jest niezależny, no to jego zachowanie, przepraszam, przynosi straty bardzo konkretnej partii. Tą partią jest Prawo i Sprawiedliwość. A teraz porozmawiajmy o wydarzeniu, które dziś miało miejsce w Krakowie i o jego konsekwencjach, a była to konwencja partii Porozumienie, partii Jarosława Gowina. Kiedyś ta partia się nazywała Polska Razem. Mówię o tym dlatego, że bardzo wiele osób może w ogóle nie mieć świadomości, że Jarosław Gowin ma swoją partię i że to była Polska Razem i że ona zmieniła nazwę i że się nazywa Porozumienie, i chyba trochę utrwaleniu tej nazwy między innymi służyła ta konwencja, choć oczywiście nie tylko. Około 950 osób się tam znalazło. Wśród specjalnych gości była pani premier Szydło, był wicemarszałek Terlecki, była Małgorzata Wasserman, Jarosława Kaczyńskiego nie było. Jedną z najważniejszych osób tam był również Adam Bielan, który jest członkiem Porozumienia Jarosława Gowina. I taka ciekawostka, bo być może to wydarzenie, ta anegdota z dzisiejszej konwencji trochę też definiuje samo wydarzenie i miejsce, którego szuka Jarosław Gowin. Mianowicie miał tam miejsce incydent z fotoreporterem Gazety Wyborczej, który właściwie trudno powiedzieć dlaczego, czy on się za bardzo przysunął do Beaty Szydło, czy z jakiegoś innego powodu. W każdym razie został dosyć brutalnie wyprowadzony z tej konwencji przez ochroniarzy, ale nie była to służba ochrony państwa, to była jakaś prywatna firma ochroniarska. I później spotkali się z nim Jarosław Gowin i Jadwiga Emilewicz, która oczywiście również ważną rolę odgrywała na tej konwencji. I w obecności wszystkich tego fotoreportera bardzo przeprosili za ten incydent i zaprosili, żeby oczywiście nadal mógł pracować na tej konwencji. To jest wydarzenie, anegdota właśnie w pewnym sensie symboliczna moim zdaniem, bo ona pokazuje trochę, jakiego miejsca szuka Jarosław Gowin. Znaczy trochę trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której dziennikarza czy fotoreportera Gazety Wyborczej tak wylewnie i przy wszystkich przeprasza jakiś polityk Prawa i Sprawiedliwości, a Jarosław Gowin jednak tak uznał, że tutaj warto właśnie pokazać, że on do dziennikarza z Gazety niechętnie Zjednoczonej Prawicy jest gotów przyjść, przeprosić. No, pamiętajmy, że politycy trochę jednak zawsze grają, więc to, co nam się wydaje naturalne w przypadku zwykłego ludzkiego odruchu, to w przypadku polityka niekoniecznie musi być takie oczywiste. Jak uważacie, panowie, czy Jarosław Gowin osiągnął tą konwencją swój cel? To znaczy, czy porozumienie
coś wygrywa w ramach Zjednoczonej Prawicy? Czy rzeczywiście zaznacza swoją odrębność? No i oczywiście, przepraszam, bardzo ważna sprawa, o której nie powiedziałem, program Energia Plus, którego szczegółów jeszcze nie znamy, długo o nim mówiła Jadwiga Emilewicz, ale wiemy, że to jest pójście w stronę indywidualnej energetyki odnawialnej, takiej w małej skali. Co się wydaje, przynajmniej na pierwszy rzut oka, mnie ciekawym rozwiązaniem. Zobaczymy oczywiście, jak to potem będzie w szczegółach wyglądało. Program ma ruszyć podobno bardzo szybko. No i jest trochę jednak na kontrze w stosunku do tego, co mówi pan minister Tchórzewski, co też jest ciekawe. Znaczy, może warto wyjaśnić, po co w ogóle są takie konwencje i po co jest ta partia. Otóż istnieje w polskiej polityce taka instytucja jak polityk jednorazowy, który nagle skąd jest wyciągany i potem gdzieś znika. Jakiś lider go promuje bardzo intensywnie przez jakiś okres, a potem go przestaje promować i wyłącza światło, krótko mówiąc. I wielu polskich polityków się zorientowało, że grozi im tego typu los. W związku z czym postanowili jakoś się nieco szerzej osadzić w rzeczywistości. No i próbą takiego osadzenia w rzeczywistości było stworzenie pierwszej partii pana Gowina. On, przypominam, wystartował w wyborach europejskich do poprzedniej kadencji, czyli 5 lat temu niecałe. No, uzyskał około 3%, czyli generalnie w wyborach poległ, ale jednak pokazał Jarosławowi Kaczyńskiemu, że 3% ma. Jeżeli nie uzyska odpowiedniego, nazwijmy to, osadzenia w strukturze i nie wpuści określonych ludzi, Jarosław Kaczyński, których on ściągnie sobie, znaczy Jarosław Gowin, to te 3% może pójść w powietrze. A przypominam, że 3% było języczkiem uwagi. Bez tych 3% Jarosław Kaczyński by nie miał pełni władzy. No i teraz się zbliża znowu okres wyborczy. No więc Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, przepraszam, musi znowu przypomnieć swoje... Huawei. Ściągnąć jak najwięcej ludzi, pokazać, że stanowi pewnego rodzaju autonomiczną siłę. Wiadomo, że w wyborach europejskich nie będzie startował oddzielnie tym razem. Natomiast na jesieni są wybory parlamentarne i musi sobie zagwarantować, że na przykład Jarosław Kaczyński go z jakichś tajemniczych przyczyn nie wyłączy. Łukasz Pawłowski. Pytał pan, co ugrał i gdzie celuje Jarosław Gowin. No to, ta anegdota rzeczywiście może to dobrze pokazuje, ale ja tu mam też fragment z wypowiedzi Jarosława Gowina. Brzmi on następująco. Wiemy, że popełniamy błędy, że musimy wystrzegać się arogancji i chciwości, że potrzebujemy świeżych impulsów w niektórych obszarach, mądrych korekt, że potrzebujemy nowej wizji programowej. No to to nawiązuje nam ładnie do naszego poprzedniego tematu. Wydaje mi się, że ta arogancja i chciwość odnosi się między innymi do sprawy NBP. I Jarosław Gowin ma tutaj, kiedy zwraca się do wyborców, to ja widzę w tej jego partii oczywiście takie dwa główne motywy. To jest przyjazność wobec przedsiębiorców, takie umiłowanie wolnego rynku i swobody działalnością. Mówił zresztą o tym w swoim wystąpieniu, że państwo silne to nie może być państwo opresyjne, ono musi znosić bariery, żeby ludzie mogli swobodnie się rozwijać. To państwo być sprawne, a nie tłamszące. Jest to troszeczkę jakby w pewnej takiej podtekstowej polemice z tym, co mówi Mateusz Morawiecki, który oczywiście nie mówi o tym, że trzeba krępować, naciskać i tak dalej, ale na przykład kładzie nacisk na kontrolę państwa. Tak, no albo mówi, że będziemy mieli, nie wiem, polski holding hotelowy, czy inne polskie wielkie instytucje, z którymi, jak rozumiem, pan premier Gowin no niespecjalnie sympatyzuje, bo on by wolał, żeby powstał po prostu duża polska prywatna firma, która będzie te hotele budować. Ale tego głosu Gowina specjalnie w rządzie nie słychać. On zresztą w Kulturze Liberalnej, jak udzielał nam wywiadu, mówił, że on musiał się przyłączyć do Zjednoczonej Prawicy, bo jego wyborców, czyli konserwatystów z jednej strony i wolnorynkowców, to jest około 20% maksymalnie wśród wyborców, a dodatkowo rozkłada się to na kilka partii. Janusz Korwin-Mikke, on, Prawo i Sprawiedliwość i w związku z Kukiz, tak, Kukiz oczywiście, w związku z tym no, musi przytulić się do większego podmiotu, tylko musi także zaznaczać swoją odrębność i niezależność. A drugi rzeczywiście bardzo ciekawy motyw, który pojawił się nam na tej konwencji, to jest powiązanie konserwatyzmu Gowina z ekologią. To jest ciekawe, bo w Polsce zwykle ekologia to jest uznawana za rzecz lewicową, jeśli nie lewacką. Ale z taką ekologią prywatną. Tak, bo to są właściwie trzy nogi tego pomysłu, czyli mamy konserwatyzm, czyli chronimy, prawda,
nasze dziedzictwo naturalne, nie, tu nie kulturowe, tylko naturalne, pobudzamy przedsiębiorczość, bo ludzie będą się musieli sami organizować, czyli jest ten element, powiedzmy, wolnorynkowy czy inicjatywy i mamy jeszcze ochronę no przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Tylko pyta, i to teoretycznie się ładnie składa, taki zielony konserwatyzm, ale wydaje mi się, że to jest pole, na którym konkurencja w tych wyborach będzie ogromna, bo przecież kwestie ekologii to będą ważne kwestie dla Biedronia, nie ulega to wątpliwości. Chodzą słuchy, to bodaj Andrzej Stankiewicz w Onecie pisał o tym, że Platforma Obywatelska rozmawia z Zielonymi. Widać, że tutaj jest także próba otwarcia się. Platforma Obywatelska nie rozmawia. No tak, ale to zwróciło moją uwagę, bo to jest przecież partia, no, którą z Platformą byśmy nie kojarzyli, to po pierwsze, a po drugie partia niewielka, więc jej rola jest oczywista, ma uwiarygodniać przejście w kierunku takiej ekologii. Więc to jest temat, który będzie jednym z ważniejszych tematów w kolejnych wyborach. I ostatnia rzecz, którą ja widzę po tej konwencji, to jest przekonanie, że chyba te wybory będą szybciej niż później. To znaczy, jeżeli Jarosław Gowin mówi, że w ciągu kilku tygodni będzie mógł ujawniać program już... I do tego pytania, bo ono się ciągle gdzieś tam przewija rzeczywiście, wrócimy już w drugiej części programu Wróżenie z Faktów z Łukaszem Pawłowskim i Tomaszem Sommerem już za kilka minut po informacjach na antenie Polskiego Radia 24. Zostańcie Państwo z nami. Reklama. Wielka urodzinowa promocja. Nie reklama, nie reklama, nie reklama. Dosyć tej Huawei. Energia. Chcielibyśmy zrównać wysokość podatku VAT na poziomie 8% dla wszystkich inwestycji związanych z fotowoltaiką prosumencką. To będzie bardzo konkretny bodziec i bardzo konkretny impuls, który sprawi, że takich instalacji w Polsce naprawdę pojawi się 50 tysięcy w 2019 roku. Program ma zapewnić oszczędności również przedsiębiorcom, pozwoli także na zmniejszenie kosztów usług komunalnych. 120 tysięcy wolontariuszy kwestuje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwa 27 finał akcji. W tym roku odbywa się pod hasłem Pomaganie jest dziecinnie proste. W Katowicach pieniądze do puszek zbierają m.in. wolontariusze przebrani za postaci z Gwiezdnych Wojen. Każdy pomysł jest dobry, żeby wspierać dobro i my właśnie chcieliśmy to pokazać, że jesteśmy rozpoznawalni jako postaci z bajek i z filmu. Przede wszystkim dzieci się bardzo cieszą, jak nas widzą, podchodzą, robią zdjęcia. To spotyka się z miłym przyjęciem, także zachęca ludzi do tego, żeby skłonić się i wesprzeć. Jest to świetna okazja, żeby po prostu bawić się przez pomaganie i też na innych pływać. Bardzo fajnie. Zebrana suma rośnie z każdą godziną. Do tej pory zgromadzono już ponad 43 miliony złotych. Trafią one w postaci sprzętu medycznego do 50 specjalistycznych szpitali dziecięcych. A od 26 lat organizowana jest natomiast akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W ubiegłym roku do potrzebujących trafiło tysiące paczek z żywnością, słodyczami, zabawkami i odzieżą. Od 16 lat w wielką uliczną zbiórkę darów włącza się także Polskie Radio. Najważniejsze są dary od serca, które sprawiają, że na twarzach dzieci pojawia się uśmiech i radość, mówi szefowa jednego ze sztabów Zofia Różycka. Paczki trafiają do przede wszystkim dzieci biednych, rodzin biednych, wielodzietnych, samotnych osób, seniorów, osób pozostawionych samym sobie. My staramy się dotrzeć do nich za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej, znajomych, którzy dzwonią do nas, czy tam jest rodzina biedna, rodzina oczekująca pomocy, czy samotna matka, czy samotna kobieta, czy jakiś senior. O Jezu, o Jezu. Trudno na razie oszacować, ile w tym roku zebrano darów, ponieważ ludzie wciąż je przekazują. Brytyjska premier ostrzega, że brak poparcia dla umowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może oznaczać brak Brexitu. Sunday Times pisze o ponadpartyjnej koalicji, która zmierza do opóźnienia lub odwołania Brexitu. Największe stronnictwo opozycyjne, Partia Pracy, naciska na nowe wybory. Trwa impas. Arytmetyka parlamentarna sugeruje, że wtorkowe głosowanie dotyczące zatwierdzenia Brexitu zakończy się odrzuceniem porozumienia forsowanego przez premier Theresa May.
Premier May ostrzega, brak poparcia dla mojej umowy to ryzyko, że Brexitu nie będzie wcale. To byłoby niewybaczalne naruszenie zaufania ludzi, pisze premier w artykule dla Sunday Express. Jest oczywiste, że wzrosło ryzyko działania parlamentu zmierzającego do podważenia wyników największego w naszej historii głosowania. Mówi BBC popierający Theresa May minister do spraw Brexitu Stephen Buckley. Na co jeżeli zgodnie z przewidywaniami parlament odrzuci we wtorek umowę? Sunday Times pisze, że w przypadku fiaska koalicja posłów z różnych partii będzie próbować zmienić zasady obrad, tak by Izba głosowała najpierw nad ich propozycjami, a nie nad wnioskami rządu. Efekt? Brexit mógłby zostać zawieszony lub przesunięty w czasie. Lider liberalnych demokratów Vince Gable uważa też, że rośnie prawdopodobieństwo odwołania wyjścia z Unii. Może się to zdarzyć w wyniku decyzji parlamentu, by oddać ludziom ostateczny głos w drugim referendum. A tymczasem Observer pisze, że Jeremy Corbyn, lider lewicy, planuje złożyć wniosek o wotum nieufności wobec premier wkrótce po tym, jak umowa przepadnie, być może jeszcze tego samego wieczora. Dla lewicy priorytetem jest obecnie nie drugie referendum, a nowe wybory i przejęcie władzy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Co najmniej 5 osób zginęło w ten weekend w lawinach w austriackich i francuskich Alpach. 3 narciarzy spadający śnieg porwał, gdy szosowali trasą zamkniętą ze względów bezpieczeństwa. Poszukiwania ich kolegi zawieszono, bo po nowych, intensywnych opadach śniegu ryzyko dla życia i zdrowia ratowników jest zbyt duże. Dzisiaj doszło natomiast do wypadku na zboczu szczytu niedaleko Chamonix. Zginęli 2 pracownicy ośrodka narciarskiego, którzy zajmowali się prewencyjnym strącaniem lawin przy użyciu ładunków wybuchowych. Według miejscowych władz prawdopodobnie przypadkowo i przedwcześnie zdetonowali taki ładunek. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wróżenie z faktów. Łukasz Warzecha, kłaniam się ponownie i przypominam, że dziś wróżą ze mną Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej i Tomasz Sommer z Najwyższego Czasu. Łukasz Pawłowski poruszył temat przyspieszonych wyborów, temat, który trudno powiedzieć, czy jest tylko projekcją publicystyczną, czy naprawdę taka dyskusja w PiS się toczy. Ja sam mam coraz więcej sygnałów, że ona jednak się toczy, a w każdym razie, że najważniejsze osoby w partii rządzącej się nad tym zastanawiają. Pewnie będziemy o tym jeszcze wielokrotnie w programie Wróżenie z Faktów rozmawiać, więc tylko krótko jedno pytanie do Was. Czy uważacie, że przyspieszone wybory rzeczywiście będą, a przynajmniej jakie jest ich prawdopodobieństwo? Łukasz Pawłowski. Krótko. Uważam, że to jest w tym momencie jedyna rozsądna droga dla Prawa i Sprawiedliwości, a więc uważam, że to by było dobre z punktu widzenia interesów Prawa i Sprawiedliwości, a poza tym widzę pewne sygnały, które wskazują na to, że taka opcja jest rozważana. No, podam kilka przykładów. Pierwszy to jest nominacja dla pana Andruszkiewicza, to znaczy ja sobie nie potrafię znaleźć innego uzasadnienia, po co wprowadzać tak kontrowersyjnego polityka do rządu, jeśli wybory nie mają się odbywać w najbliższym czasie. To wtedy on rzeczywiście zagospodarowuje, czy daje szansę na zagospodarowanie pewnego elektoratu radykalnego, radykalnie prawicowego czy narodowego w krótkim okresie. Ponieważ na dłuższą metę oczywiście te szanse są znacznie mniejsze. To znaczy to jest polityk, który jest mocno krytykowany i po stronie narodowców, i po stronie wyborców Kukiz 15, czy polityków Kukiz 15, ale jest medialny, jest widoczny. Na krótką metę może przyciągać. Nie widzę sensu powoływania go do rządu, bo przecież jego zaplecze i jego, że tak powiem, kompetencje są mocno, mocno wątpliwe. Nie widzę sensu na powoływanie go do rządu, jeśli wybory miałyby się odbyć jesienią. To pierwszy powód. Drugi powód to są oczywiście protesty nauczycieli. To jest bomba, która może wybuchnąć PiS-owi. Będziemy o tym rozmawiać. W maju, tak? Nauczyciele zapowiadają maj, kwiecień. To jest tuż przed wyborami europejskimi. Może się to skończyć bardzo dla Prawa i Sprawiedliwości źle, a jeżeli źle pójdą wybory europejskie, to źle, duża szansa jest na to, że źle pójdą też wybory jesienne. Po trzecie, jeżeli wybory do parlamentu odbywają się jesienią, no to mamy bardzo prawdopodobnie chaos związany z kolejnym etapem reformy edukacji. I to będzie rzecz, która znowu jest dla PiS-u ogromnym zagrożeniem, no bo oczywiście opozycja będzie na to zwracać uwagę i to jest też taka rzecz, która dotyka bezpośrednio wielu wyborców. To znaczy to nie jest już coś abstrakcyjnego, jak na przykład
walka o sądy, czy nawet, czy nawet kwestie smogu, tak, które przez dużą część roku są dla wyborców czymś abstrakcyjnym, bo nie doświadczamy tego na co dzień, no to szkoła jest czymś jak najbardziej namacalnym. No i czwarty powód, dla którego wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość dobrze by zrobiły te szybsze wybory, no to są te konflikty wewnętrzne, które jednak w PiS-ie obserwujemy, no i kolejne jakieś mniejsze lub większe wpadki tej ekipy. Już dawno nie mówimy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość narzuca ton debaty publicznej. Mieliśmy taki etap, że Prawo i Sprawiedliwość absolutnie dominowało pod tym względem. Później mówiliśmy, że już nie potrafi narzucać, a teraz właściwie, no co otworzymy gazetę codziennie, no to słyszymy o jakichś kłopotach, z których znaczną część Prawo i Sprawiedliwość sprowadza sobie na głowę samo. No wydaje mi się, że kwestia cen energii to jest dobry przykład, bo o tym wzroście cen mówiono od dawna, no i a zostawiono chaos na koniec roku, wciąż nie wiemy, co się z tym stanie. Więc to jest tylko jeden z przykładów, a wydaje mi się, że będzie ich więcej, im dłużej ta ekipa będzie funkcjonować w ten sposób. Tomasz Sommer, czy zgadzasz się, że rzeczywiście jest tak dużo powodów, żeby zorganizować te wybory i czy one będą twoim zdaniem? No ja uważam, że byłoby to działanie na tyle ryzykowne, że jednak nie zostanie podjęte, zwłaszcza, że już był precedens. Przecież PiS raz poszedł do wyborów wcześniejszych i je przegrał. 2007 rok właśnie. Tak, i potem zaczęła się długa dominacja Platformy Obywatelskiej. Więc myślę, że to jest cały czas głęboko zakorzenione w pamięci ówczesnych decydentów, a przecież wtedy PiS nie miał aż tak wielkiej władzy jak obecnie. Jest bardzo wiele osób, które jakby zajęło pozycję i nie jest jakby skłonnych do tego, żeby je bardzo szybko tracić. W związku z czym bezwolność całej grupy, całego zaplecza, moim zdaniem raczej powoduje chęć trwania aż do ostatniego momentu, z nadzieją oczywiście na przedłużenie. A jeżeli nawet nie przedłużenie dla wszystkich, to przynajmniej dla dużej części, no bo wiemy, że prawdopodobieństwo, że PiS będzie miał takie szczęście jak przy poprzednich wyborach, czyli że jedna partia będzie na granicy wyborów, na granicy wejścia do parlamentu, druga partia z kolei przeszarżuje z koalicją, w związku z czym ten nie wejdzie też, mówię o SLD, no jest małe, tak, jest małe, więc nawet przy osiągnięciu bardzo dobrego wyniku PiS musi się liczyć z tym, że będzie musiał szukać koalicjanta i ja widzę w tej chwili takie poszukiwania, które są skierowane moim zdaniem w stronę PSL-u. Dlatego, bo jakby wyciągnięcie tego PSL-u z tej koalicji tak zwanej byłoby krokiem po pierwsze osłabiającym opozycję, tą koalicję opozycyjną, a z drugiej strony no PSL cieszy się zasłużoną renomą partii, która jest bardzo obrotowa, która dla synekur, pozycji, pieniędzy zrobi przynajmniej bardzo wiele, jeżeli nie wszystko, więc prawdopodobnie raczej PiS się choroba na żebranie teraz, owsiak żebrze, niż rzuci kartami, znaczy niż przewrócić stolik z kartami, no do 20 i dalej. Co będzie, co upadnie na ziemię potem po tym wywróceniu stolika, no to pan raczej wiedzieć. Ja zamykając ten wątek przypomnę tylko, że formalnie wygląda to tak, że Sejm musiałby pod koniec stycznia, bo to jest ten termin, nie uchwalić ani budżetu, ani prowizorium budżetowego, bo prowizorium może zastąpić nieuchwalony budżet. Tych dwóch ustaw musiałoby nie być, plus mamy jeszcze decyzję prezydenta i tutaj konstytucja, to może warto pamiętać, zostawia prezydentowi dowolność. To nie jest tak, że w przypadku nieuchwalenia budżetu i prowizorium prezydent musi rozwiązać parlament. Prezydent może rozwiązać parlament, ale nie musi. Więc to moim zdaniem jest dodatkowy czynnik ryzyka i takiej nieobliczalności, który powoduje, że ja się bardziej skłaniam do opinii Tomasza Sommera niż opinii Łukasza Pawłowskiego. Ten temat na pewno będzie w programie Wróżenie z faktów wracał. Teraz chciałbym nawiązać do tego, co Łukasz Pawłowski powiedział. Wspomniał pan o
kwestii strajku nauczycieli. Oczywiście decyzji jeszcze nie ma. Widzimy, że jest duża rozbieżność w postulatach. Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda 1000 zł podwyżki. Mówię oczywiście o pewnym uproszczeniu, bo to tam musiałoby być odpowiednio wkomponowane w kartę nauczyciela. Chyba gotowości do pójścia tak bardzo na rękę nie ma. Jest też pytanie, jak sądzę, o reakcję ludzi, bo tutaj jednak chodzi o dzieci. To jest trochę tak, że nauczyciele braliby dzieci jako zakładników swego rodzaju. To zawsze jest przy strajkach tego typu grup zawodowych. To samo jest, kiedy mamy strajk służby zdrowia, więc to jest ryzyko wizerunkowe z kolei dla środowiska nauczycielskiego dosyć duże, bo może się okazać, że wcale taki protest dużego poparcia nie ma, wręcz przeciwnie. Gdyby miał zostać w cudzysłowie spacyfikowany politycznie przez rządzących, to ten ruch by mógł zyskać poparcie rodziców przede wszystkim. Jak panowie uważają, jak się ta sprawa będzie rozwijać? No tutaj problemem... Ma pan oczywiście rację, że to jest zawsze duże ryzyko. Pytanie jest, jak zdyscyplinowana jest ta grupa zawodowa, to znaczy, bo my słyszymy o strajku od liderów związkowych. Pytanie, jak to wygląda, że tak powiem, przy ziemi, czyli w tych wszystkich szkołach. Czy rzeczywiście masowo nauczyciele w tym proteście wzięliby udział, bo to chyba to jest najważniejsze z punktu widzenia jego skuteczności. Dobra. Wtedy wygrywa się też, że tak powiem, batalię o opowieść o tym proteście. Jeżeli jest masowy, to można to nabiera wiarygodności ta opowieść o tym, jak dramatyczna jest sytuacja wielu nauczycieli. To po pierwsze. Po drugie, kłopot rządu z tym protestem nie polega na tym, że pewien chaos związany z reformą edukacyjną jest już doświadczeniem wielu rodziców. Ocena pani minister Zalewskiej to nie jest wybitny minister tego rządu, mówiąc delikatnie, i chyba też nie najbardziej popularny, znów delikatnie mówiąc. W związku z tym to nie jest... Wyobrażałbym sobie ten strajk na przykład jakiejś grupy zawodowej, która domagałaby się czegoś od ministra Emilewicz. Wydaje mi się, że tutaj ta pozycja tej ministry jest zdecydowanie lepsza, czyli opinia o niej w tych grupach zawodowych, którymi się zajmuje. W przypadku minister Zalewskiej wydaje mi się, że to jest duży kłopot. I to jest zresztą, ja wiem, że już skończyliśmy ten temat, kolejny kamyczek do tego, żeby odzyskiwać, czy jak gdyby prowadzić te wybory szybsze, bo można powiedzieć, że wtedy się dokonuje rekonstrukcji, potrzebujemy nowej legitymizacji, a akurat edukacja jest takim problemem, z którym PiS będzie miał, czy takim obszarem, z którym PiS będzie miał duży kłopot, bo tutaj naprawdę ta skuteczność reformy jest mocno wątpliwa. Tomasz Sommer. No te perturbacje rzeczywiście trwają. One tak naprawdę zostały zapoczątkowane jeszcze przecież wprowadzeniem gimnazjów, które zostały potem zlikwidowane tymi zabawami, czy dziecko ma iść od szóstego roku życia, czy od siódmego, czy od 6,5 i tak dalej, i tak dalej. Ja mam akurat syna jednego, który ma w tej chwili 10 lat, no i widzę, jak to trwa. On jest akurat jeszcze ofiarą reformy Platformy Obywatelskiej, czyli akurat jest z tej klasy, gdzie mogły iść dzieci 6-letnie i 7-letnie, w związku z czym jego klasa jest skumulowana, jest podwójna, to jest ten wcześniejszy podwójny rocznik, bo teraz się mówi o tym późniejszym podwójnym, ale jest ten wcześniejszy i cały czas na przykład ma szafkę z koleżanką w szkole, tak? I wszystkie dzieci mają po swojej własnej szafce, a ten jeden rocznik ma zdublowaną szafkę, tak? I co się będzie ciągnęło za nim aż do końca tej ścieżki edukacji, no bo jak pójdzie na studia, to będzie miał podwójny rocznik. Cieszmy się, że w ogóle ma szafkę. No ale to nie wiem, to tak już w ramach anegdoty, nie wiem, czy wiecie, jakie to problemy wywołuje, tak? No bo to jeszcze jak te dzieci były takie zupełnie małe, no to powiedzmy te problemy były mniejsze, ale teraz, no jak jest zwłaszcza dziewczynka i chłopiec i mają rzeczy w tej jednej szafce, no to naprawdę nie jest sytuacja komfortowa, a za naszych czasów, przypominam, były po prostu szatnie, tak, i się wieszało tam na haczyku czy coś, teraz, nie wiem, na wzór amerykański są te szafki i potem są perturbacje nawet z szafkami. Natomiast jeśli chodzi o nauczycieli, to widać z kolei bardzo duży odpływ nauczycieli z zawodu, dzięki czemu nagle się okazało, że tych miejsc, mimo spadku ilości dzieci, jest całkiem dużo i wręcz przeciwnie od tego, co mówiono jeszcze całkiem niedawno, nauczycieli się poszukuje, zwłaszcza w dużych miastach, a nie zwalnia.
i jest presja na płace, ale ja myślę, że ta presja jest raczej w poszczególnych szkołach. I nauczyciele głosują nogami. Jeżeli nie otrzymają odpowiedniego wynagrodzenia, to odchodzą. Te wynagrodzenia wbrew pozorom nie są aż takie małe. Jeżeli jest nauczyciel dyplomowany, ja mam jednego współpracownika w redakcji, który jest nauczycielem dyplomowanym, to no, oczywiście nie jest to tak jak te panie z NBP-u, no, ale są to jakieś tam pieniądze w miarę sensowne. Ale nauczyciel dyplomowany to już jest ten najwyższy poziom. No to jest ten najwyższy poziom z praktyką, z reguły już tam z jakimiś osiągnięciami. Więc szczerze powiedziawszy, jak usłyszałem teraz o tych strajkach, to się zacząłem zastanawiać, czy to jednak nie jest po prostu akcja jakaś polityczna, czy czysto. Po prostu w momencie, kiedy rząd ogłasza, że, bo przypominam, na jesieni okazało się, że po raz pierwszy tam nie mamy deficytu budżetowego i tak dalej, czyli są jakieś pieniądze do podziału, no to ktoś wpadł na pomysł, no to w takim razie my pierwsi podnosimy rękę, zgłaszamy się i naciskamy, tworzymy problem. Wiadomo, nauczyciele to jest grupa newralgiczna, w związku z czym na pewno te pieniądze dostaniemy. No warto przyjąć, że w 99 roku Sławomir Broniarz protestował przeciwko wprowadzeniu gimnazjów, ale mało tego, w 2015 roku podpisywał wspólnie ze Zjednoczoną Lewicą deklarację, w której znalazły się słowa, że gimnazja są nieudanym eksperymentem edukacyjnym, należy je zlikwidować, po czym no teraz nagle się okazuje, że likwidacja gimnazjów była straszną rzeczą, więc rzeczywiście tak, to on, coś w tym jest. On rzeczywiście protestował przeciwko wprowadzeniu, protestował przeciwko likwidacji, więc ja widziałem nawet takie zderzone te dwie jego wypowiedzi, a pan Broniarz ma to do siebie, że on od czasu upadku systemu trwa i się niewiele zmienia, więc naprawdę wyglądał, mimo że jednak tam 10 lat upłynęło między tymi dwoma wypowiedziami, to mówił to równie dobitnie i równie widać było, że w to wierzy. Jedno jeszcze tylko bym zwrócił uwagę, pan mówił o tych ruchach kadrowych, tego nie wiem, ale jest inna ciekawe zjawisko, które widać, a oczywiście widać je tylko w ograniczonym zakresie, widać je przede wszystkim w dużych miastach. To jest boom na szkoły prywatne i tutaj to widać już w statystykach. I kiedy pan mówi o odpływie nauczycieli, no to oczywiście część tych nauczycieli może odpłynąć do sektora prywatnego. To jest, gdzie się inaczej zarabia. Tak, i w Warszawie, to tutaj powołuję się na dane, które znalazłem w Gazecie Wyborczej jakiś czas temu, to jest, mówi się o tym, że do szkół podstawowych, liceów w Warszawie chodzi już 13,5% uczniów, to są szkoły prywatne. Czyli do tego doliczymy sobie żłobki, przedszkola, gdzie też jest sporo tych instytucji prywatnych, no to rysuje nam się znacząca grupa dzieci, która w ogóle inną ścieżką edukacyjną pójdzie. Ja piszę o tym troszkę szerzej jako pewnej fali prywatyzacji, to znaczy w odpowiedzi na chaos, który mamy w instytucjach państwowych, nie tylko edukacyjnych, ale także innych. Ludzie uciekają właśnie w sferę prywatną czy w instytucje prywatne i to jest zjawisko, które przynajmniej takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość powinno dać dużo do myślenia, no bo mowa jest przecież o budowie Polski solidarnej, o budowie Polski wspólnotowej, gdzie jesteśmy wszyscy razem, a tu się okazuje, że jeżeli ktoś ma pieniądze, no bo żeby się uczyć prywatnie trzeba mieć pieniądze, no to bierze te pieniądze i ucieka w sferę prywatną. No to jest zjawisko, które powinno to ugrupowanie niepokoić. Panowie, sprawa, która się wydarzyła w mijającym tygodniu, pytanie o jej konsekwencje, czyli zatrzymanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dwóch osób, w tym przede wszystkim Chińczyka, dyrektora polskiego oddziału firmy Huawei, już zwolnionego zresztą przez tę firmę z taką deklaracją, że to bardzo źle wpływa na jej wizerunek. I tu pojawiło się bardzo dużo pytań. Pojawiły się pytania o to, czy to zatrzymanie było na podstawie materiałów dostarczonych przez wywiad amerykański. Czy za tym ruchem nie stoi konkurencja o infrastrukturę 5G, która będzie w najbliższych latach instalowana. Tutaj konkurentem Huawei miałaby być amerykańska firma Cisco. Wszystko to jakieś zakulisowe rozgrywki, no jak to w przypadku takiej operacji wywiadowczej. Ale też pojawia się pytanie, nad którym chyba możemy się zastanowić, nie znając tych szczegółów i kulisów, ale zastanowić się publicystycznie. Czy ten ruch waszym zdaniem oznacza jakieś ostateczne
odejście czy zejście Polski z kursu bliższej współpracy z Chinami? Bo jak sobie przypomnimy, jak się zaczynały rządy Prawa i Sprawiedliwości, to ten wątek chiński jako wątek pewnej nadziei na dobre interesy był bardzo mocno obecny. Przecież bodajże pierwsza czy druga podróż zagraniczna prezydenta Andrzeja Dudy to była podróż do Chin. Jak to waszym zdaniem będzie... Gdzie przyjmowany był z najwyższymi honorami? Gdzie był przyjmowany z najwyższymi honorami i co więcej, bardzo to było obszernie pokazywane w Polsce i omawiane jako właśnie wielka szansa dla naszego biznesu. Szaleństwo i gadanie. W wschodzie. Czy waszym zdaniem to wydarzenie... Żebrze Warszawa, żebrze, na lewo, bo to na prawo to było pod kościołem. To trzeba pamiętać o tym, że... Żebrze Warszawa, żebrze. Jakby przenikalność taka, jak jest między na przykład polityką polską, czy niemiecką, czy francuską, czy nawet amerykańską, żebrze. W odniesieniu do Chin jest zupełnie inna. Otóż zarówno... Warszawa, żebrze. Warszawa, żebrze. Że no, te kontakty są... Warszawa, żebrze. Nie polski, nie chiński, one de facto trwają. Żebrze. W związku z czym bezpośredniego kontaktu praktycznie nie ma. I rzeczywiście uderzenie w firmę, która jest przez Amerykanów uznana w tej chwili za największego wroga technologicznego. Te zagrożenia, które rzekomo... Serduszko bardzo drży. Bo zwróćmy uwagę, że nie ma żadnego meritum właściwie. Na czym ona miałaby polegać, ta działalność? Ich przestępstwa, tak? Ten pan z przestępstwo jest. Przestępstwo jest. Ale wielkie to. Wielkie przestępstwo. Och, jak wielkie to przestępstwo. I to jest wyraźnie mówione na przykład Łukasz Pawłowski. Co my odpowiemy? Oczywiście tutaj nie znamy tak wielu szczegółów i pewnie długo nie poznamy, że to mówić, ale no zdecydowanie trzeba się zgodzić z tym, że choć wiele państw, w tym Niemcy, Francja, państw europejskich, Stany Zjednoczone, Kanada, pan wspomniał, zgłasza poważne wątpliwości co do roli tej firmy jako pewnego przedłużenia siły wywiadowczej i politycznej Chin, no to nie sądzę, że tutaj, żeby Polska działała indywidualnie i można ten epizod rozpatrywać także w kontekście innego ważnego wydarzenia, które pokazuje zbliżenie bardzo daleko idące ze Stanami Zjednoczonymi, czyli konferencja na temat przyszłości Bliskiego Wschodu, która ma się odbyć w Warszawie. No to także pokazuje... które pokazuje, że no tutaj Polska absolutnie idzie na rękę Amerykanom. Moim zdaniem popełniamy duży błąd. Nie widzę specjalnych korzyści, które miałyby z tego płynąć, ale odczuję to jako pewną deklarację, że no, jest to chyba przytulenie się do tej koncepcji, zgodnie z którym Polska ma być takim amerykańskim lotniskowcem w Europie, jak to się mówiło. Moim zdaniem koszty są jednak zbyt duże, bo nie bardzo widzę, jakie korzyści mamy z tego osiągnąć. Nie mamy tutaj mocnej karty, a ryzykujemy jeszcze skłócenie z partnerami europejskimi. No, jeżeli wejdziemy w konflikty na tak wielu polach, Bliski Wschód, Chiny, Europa, w pewnych obszarach, to skoncentrujemy się tylko na Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem popełnimy duży błąd.
Bardzo dziękuję moim dzisiejszym gościom, którymi byli Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej i Tomasz Sommer z Najwyższego Czasu. A to był oczywiście program Wróżenie z Faktów. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, to jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci... Program Energia Plus będzie dotyczył każdego z nas, deklaruje minister przedsiębiorczości i technologii. W informacjach dnia również reakcja Chin na zatrzymanie... Kurwa, program Radia Maria Kidedowski. ...oraz sposób na to, jak pomóc dzieciom z ukraińskiego Mariupola. Ada Pałka, zapraszam. Na początek jednak sport. Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Predazzo. Na podium stanął także Kamil Stoch, który był trzeci. Więcej na ten temat w informacjach sportowych za pół godziny. Program Energia Plus będzie dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu i każdego przedsiębiorcy. To jest program dla nas wszystkich, ale to jest też program dla przyszłych pokoleń, powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak zapowiedziała, zostanie on uruchomiony w 2019 i jeszcze w tym roku odczujemy jego pierwsze efekty. Program zakłada m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 2020 rok to jest trudny rok, ponieważ to jest rok, w którym Polska jako członek ważnego klubu, europejskiego klubu, zobowiązała się do tego, iż będzie miała w swoim tak zwanym miksie energetycznym 15% energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj nie będziemy w stanie osiągnąć tego celu w inny sposób niż za pomocą uruchomienia instalacji energii odnawialnej na własny użytek dla każdego Polaka i dla każdej rodziny. Energia Plus pozwoli również na zmniejszenie kosztów usług komunalnych. Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą jawności wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim, zadeklarował prezydencki minister Andrzej Dera. Polityk w rozmowie z Polsat News dodał, że prezydent wyraźnie powiedział, że społeczeństwo powinno wiedzieć, ile otrzymują osoby, których pensje pochodzą z budżetu państwa. Przypomnę, pod koniec grudnia w mediach pojawiła się informacja, że szefowa Departamentu Komunikacji i Promocji w Narodowym Banku Polskim zarabia miesięcznie około 65 tysięcy złotych. NBP zaprzeczył tym doniesieniom. Tymczasem według najnowszych informacji pensja Martyny Wojciechowskiej może wynosić nawet około 80 tysięcy złotych. Projekt ustawy, która wprowadzi jawność wysokości wynagrodzeń w NBP, zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz 15. Do Sejmu trafił już natomiast projekt Platformy Obywatelskiej. Policja poszukuje mężczyzny, który w Piastowie na Mazowszu ukradł puszkę dziewczynce kwestującej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziecku nic się nie stało. Nie wiadomo, jaka suma została skradziona. Mężczyzna w wieku około 20 lat zabrał 9-letnią dziewczynkę puszkę i oddali się w nieznanym kierunku. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania tego skazu. Poinformowała Karolina Kańka z Powiatowej Komendy Policji w Pruszkowie. W 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bierze udział około 120 tysięcy wolontariuszy. Do tej pory udało się zebrać ponad 47 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 50 specjalistycznych szpitali dziecięcych. A do końca stycznia trwa zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom z ukraińskiego Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja oraz Radiowa Trójka. Potrzeby na miejscu są naprawdę ogromne. W pierwszej kolejności na pewno chcielibyśmy przekazać dzieciom stypendia Świętego Mikołaja, czyli dać im szansę na rozwój. Dzięki tym pieniądzom dzieci będą mogły kupić podręczniki, będą mogły wziąć udział w zajęciach dodatkowych. Chcemy otworzyć świetlicę Świętego Mikołaja na miejscu, czyli takie bezpieczne miejsce, w którym dzieci będą mogły spędzać czas po szkole. Chcielibyśmy wysłać jak największą grupę dzieci na wakacje. Informacje o tym, jak pomóc, znajdują się na stronie mikołaj.org.pl. Bardzo trudne warunki panują w Karkonoszach. Ogłoszono tam trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Na Śnieżce leżą ponad 2 metry śniegu. Z powodu zasp i lodu wiele szlaków jest zamkniętych. Przez mgły ograniczona jest również widzialność. Karkonoski Park Narodowy zaleca, aby w górach poruszać się do granicy lasu lub do schronisk. Pekin nie będzie zastraszać Warszawy, ale Polska musi zapłacić za zniewagę. To komentarz chińskiego dziennika Global Times, który jest uznawany za propagandową tubę władz. To już kolejna reakcja tego tytułu na zatrzymanie w Warszawie pod zarzutem szpiegostwa obywatela Chin, byłego już pracownika koncernu Huawei.
Global Times stawia tezę, że Polska staje się wspólnikiem USA. Dziennik zwraca uwagę, że Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, informując o zatrzymaniu w Warszawie podejrzanych o szpiegostwo, w mediach społecznościowych odznaczył m.in. FBI i amerykański Departament Stanu. Zdaniem Global Timesa potwierdza to, że areszt pracownika Huawei motywowany był politycznie jako część amerykańskiej kampanii przeciwko Huawei. Gazeta pisze, że Polska obawia się odwetu ze strony Chin, dlatego chce wspólnego stanowiska w tej sprawie Unii Europejskiej i NATO. Dziennik podkreśla, że Chiny powinny zdecydowanie negocjować z Warszawą i podjąć właściwe działania odwetowe, pomagając w ten sposób światu zrozumieć, że Polska jest wspólnikiem USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. We wtorek ABW zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo. Obywatele Polski i Chin usłyszeli zarzutem i zostali aresztowani na 3 miesiące. Zatrzymani to Chińczyk, były dyrektor polskiego oddziału Huawei oraz Piotr D., były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie w nocy poprószy śnieg. W pozostałej części kraju będzie padał deszcz lub deszcz ze śniegiem. Najcieplej będzie w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu. Tam po 2 stopnie. Najchłodniej minus 2 w Zakopanem. I taka też temperatura będzie jutro w ciągu dnia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Życie z duszą czy bez? Przy mikrofonie Filip Benches. 2 dni dzielą nas od 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Twórcy, można by powiedzieć, kanonicznego, ale bardzo często z takimi twórcami jest problem. Patrzymy na nich, na ich dorobek poprzez pryzmat utartych opinii, pewnych schematów. Każdy Polak powinien przecież wiedzieć, że Wyspiański wielkim poetą był. Tymczasem był on poetą, dramaturgiem, malarzem, który Polaków, co tu dużo mówić, uwierał. I powinien chyba uwierać do dziś, do teraz. O tym porozmawiam z dzisiejszym gościem Polskiego Radia 24, socjologiem, publicystą, wicedyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II, redaktorem magazynu 44, Michałem Łuczewskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest pan autorem tekstu Mord na katedrze, który ukazał się w najnowszym wydaniu wspomnianego czasopisma, czasopisma 44. To tekst, który prezentuje Wyspiańskiego jako właściwie można powiedzieć proroka końca Polski. Tak bym to odczytał. A przynajmniej końca tej Polski, której oddajemy hołd, która może się nam wydawać nieśmiertelna poniekąd. Czy ta konstatacja, czy pan by się zgodził z tą konstatacją? Nie myślałem o tym w ten sposób, ale rzeczywiście na pewno Wyspiański nie przylega do takich naszych schematów, które mamy o nim. Że właśnie wielki poeta, wspaniały, patriota, kochał Polskę. No wszystko to, co kochamy, jednocześnie też gdzieś tam w ciemnej nocy nienawidzimy. Znaczy kochał Polskę, prawda? To tak czy inaczej, tylko że może nie tą miłością taką ciemną. Tak, mamy taką trochę wyobrażoną tą jego miłość, tak? Taką miłością ciemną, że to jest taka fascynacja. Z jednej strony jest miłość właśnie do tego, żeby Polskę ocalić, żeby ona była wielka, żeby też była nieśmiertelna. A z drugiej strony taki atak na Polskę, frontalny atak na Polskę, który polega na tym, żeby ją zniszczyć, żeby ona właśnie w tym zniszczeniu odrodziła się na nowo. I to jest niesamowite, jak świeżym okiem się do niego wraca. Na przykład wszyscy pamiętamy jego miłość do Wawelu, bo tam jego ojciec u stóp Wawelu miał pracownię i on z tym Wawelem od początku był zaznajomiony. Ale jest rzeczą niesamowitą, jak się czyta właśnie Wawelu o tej katedrze wspaniałej, że to nie jest tylko katedra, o której on myśli, jak ją zwielokrotnić, jak ją ustanowić centrum polskości, właśnie ustanowić jako jakąś akropolis, takie centrum najświętsze polskości, ale on jednocześnie cały czas chce tą katedrę zniszczyć i to jest coś niesamowitego. No właśnie, pan przywołuje Wyspiańskiego też w pewnym kontekście historycznym. Chodzi o początek II wojny światowej, o naloty niemieckie, bombardowanie Polski. No i ta sytuacja spotkania Karola Wojtyły, wówczas chyba jeszcze studenta no? Polonistyki, prawda? Człowieka, który wiązał swoją przyszłość z aktorstwem, z teatrem.
no, był związany z teatrem rapsodycznym, teatrem, który bardzo mocno z romantyzmu czerpał. Spotkanie ze swoim spowiednikiem, prawda? Czy to jest tak, że te naloty, że z tych straszliwych wydarzeń miała się narodzić ta nowa Polska? To znaczy pan właśnie przywołuje ten moment tej liturgii w katedrze wawelskiej w takich właśnie okolicznościach, że to jako pewien znak. Tak, no to też można powiedzieć, tak samo nie znamy Wyspiańskiego, tak też nie bardzo znamy Karola Wojtyłę, bo też myślimy, że właśnie kochał Polskę, planadziany, kremówki wspaniałe. A z drugiej strony też ci, którzy go nie lubią, to krytykują go, też nie rozumiejąc. Nie kochają go i nie rozumieją. A Wojtyła miał jakieś w swoim życiu albo szczęście, albo można powiedzieć jakaś opatrzność go prowadziła. W taki sposób, że umiał dokonywać niebywałych gestów i znajdował się w niebywałych miejscach. Właśnie 1 września 1939 roku, to był pierwszy piątek miesiąca, on poszedł po prostu do katedry wawelskiej, gdzie był jego przyjaciel, też kierownik duchowy, ksiądz Kazimierz Figlewicz, którego znał z Wadowic. I kiedy zaczęły wybuchać bomby, kiedy zaczęły wyć syreny, wszyscy z tej katedry uciekli. A on poszedł do spowiedzi i później z Figlewiczem przy krzyżu świętej Jadwigi w bocznym ołtarzu po lewej stronie. To jest coś niesamowitego, bo tutaj rozpoczyna się II wojna światowa, 1 września, pierwszy piątek miesiąca. A on służy do mszy i nie ma nikogo. To jest taka msza dla nich. I być może powinni uciec tak jak pozostali, bo wtedy Kraków był w panice. Ludzie się zbierali w różne miejsca, rozpoczynały się grabieże domów, hurtowni, więc no, ten Kraków też się nie zachowywał tak jak powinien. A oni odprawiali mszę. I dla mnie to jest wspaniały symbol tego, że co trzeba zrobić, kiedy się wojna rozpoczyna. No, trzeba być do niej przygotowany. On był przygotowany, bo cały czas wyobrażał sobie tę wojnę poprzez Wyspiańskiego. Trzeba wiedzieć, co zrobić i trzeba po prostu zakorzenić się w tym, co jest najważniejsze. I on się zakorzeniał w Chrystusie. No właśnie, to jest pytanie dotyczące tego, jak to z tym przygotowaniem do wojny jest. My często w dyskusjach historycznych dotyczących właśnie przyczyn II wojny światowej. Napierdalić, wiesz, a jakby jutro miała być wojna, to nie przygotowałem. Jakie błędy popełniono, czy to była dobra polityka, czy Józef Beck był dobrym ministrem spraw zagranicznych, czy ta linia taka właśnie nieprzejednana, taka postawa niezłomna, czy była dobrą postawą, pojawiają się też rewizjoniści historyczni, którzy mówią, a może trzeba było iść z Niemcami na Rosję bolszewicką. A tutaj z tego, co pan mówi, wynika, że właściwie przygotowanie do wojny, to nie o to chodzi. To znaczy, oczywiście, to są bardzo ważne sprawy, tak? To są bardzo ważne pytania. Natomiast pan podnosi tutaj temat zupełnie innego rodzaju przygotowania do wojny. Tak, to jest przygotowanie, jeśli można tak powiedzieć, kulturowe. To takie przygotowanie, o którym pan mówi, to jest polityczne. Ono jest płytkie, bo wtedy można albo właśnie być za kimś, albo przeciw komuś. Co nie znaczy, że nie jest ważne. Że nie jest ważne, oczywiście, tak. że no, byłoby absurdem wymagać od polityków, żeby nie byli politykami, prawda? Albo od geopolityków. Wiesz, czasami oczywiście też nie byli, prawda? Że też nie rozumieli tych procesów geopolitycznych i tych tego miejsca, w którym Polska się znalazła między Rosją i Niemcami, też chyba nawet trudno zrozumieć to miejsce. Natomiast to przygotowanie, które jest chyba ważniejsze, co nie znaczy, że polityczne przygotowanie jest nieważne, ale jest ważniejsze, to jest przygotowanie, które polega na takim przygotowaniu kulturowym, bo też politycy będą się dostosowali do tego, kim są ludzie, do których oni mówią, prawda? Do tego, kim my jesteśmy. Co nam z tego, że wygramy wojnę, jak już będziemy kimś zupełnie innym, prawda? Więc ważniejsze jest pytanie o to, nawet nie to, przeciw komu jesteśmy, za kim jesteśmy, ale kim my w ogóle jesteśmy. No i Wojtyła zadawał takie pytanie przez całe życie, właśnie kim są Polacy. I można sobie wyobrazić, że będziemy mieli wspaniałe, wielkie polskie państwo, że będziemy przechodzili od zwycięstwa do zwycięstwa, ale to już nie będziemy my, prawda? To będzie zupełnie jakaś inna
inny naród, prawda? Taki inny naród, który też nie rozumie samego siebie. I Wojtyła przed II wojną światową, też zresztą czuć, to było w powietrzu, że ta wojna musi wybuchnąć. On właśnie czytał Wyspiańskiego. No i Wyspiański wyobrażał sobie i zniszczenie Wawelu, i zniszczenie wielkości Mickiewicza. I to wszystko takie wyobrażenia, które snuł Wyspiański, one stały się naraz rzeczywistością. Te katedry, które mamy, mogły zostać zniszczone, co padanie Wawy, ale jak weźmiemy katedrę Świętego Jana, ona została zniszczona. Pomnik Mickiewicza został zniszczony, prawda? Więc te wszystkie rzeczy, o których on trochę, można powiedzieć, nieodpowiedzialnie fantazjował, zostały zrealizowane przez Niemców, ale jednocześnie w tych fantazjach, w tych myślach my mogliśmy, tak jak Wojtyła, przygotować się do tego. Co będzie, kiedy już nie będzie tych naszych katedr? Co będzie, kiedy nie będzie tych wielkich Polaków? Czy my będziemy mogli pociągnąć polską kulturę? Czy będziemy umieli ją stworzyć? No i Wojtyła, zamiast walczyć, co nie znaczy, że walka jest czymś złym, on po prostu tworzy, tak jak pan powiedział, teatr absurdyczny. On zakorzeniał się w kulturze polskiej. No i później, można powiedzieć, za Słowackim powstał silnym Boga robotnikiem i takiego gościa, który przez kilka lat właśnie pracował nad sobą, no trudno było później powstrzymać i nazistom, i komunistom, prawda? Więc taka stała praca nad sobą, która jest niemożliwa bez wielkich tekstów kultury, jak tekstów Wyspiańskiego, ona nas przygotowuje do rzeczy wielkich. No i Wojtyła właśnie przez to stał się takim wielkim człowiekiem. Dlaczego Wyspiański jest kluczem dla nas ludzi?